O tym, co wspólnego ma wędkarstwo z inwestowaniem, czy górskie szczyty można porównywać do tych giełdowych i jak opanować analizę techniczną, zdradzi dzisiaj Paweł Szczepanik, inwestor, analityk techniczny, makler papierów wartościowych. Witaj, Pawle. Dzień dobry Państwu, witaj. Dlaczego uważasz, że inwestowanie na giełdzie daje wolność? W dużej ilości dziedzin, które mamy wokół, zależymy od drugiego człowieka. Ktoś nas lubi, ktoś nas nie lubi. Natomiast na rynku tak naprawdę wszystko zależy od nas, od naszej inteligencji, od naszego też szczęścia, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli popełnimy błąd, to my jesteśmy winni. Nie możemy powiedzieć, że ktoś tam, to Iciński jest winny temu, że ja straciłem. Oczywiście, jeżeli Iciński nie namówił na kupno jakiejś akcji i te akcje spadają, ale ja nie mogę winić Icińskiego za to, bo to jest moje. Ja podjąłem tą decyzję, więc rynek jest dość, tutaj jest dość czysto, tak? Zarobiłem, straciłem, ale to jest tylko i wyłącznie moja wina. Jeżeli jestem dobry, to powinienem zarabiać. Jeżeli jestem słaby, to jestem słaby, ale jak gdyby ja ponoszę za to winę, tak? Czyli tutaj jest dość uczciwie, nie mogę obwinić kogoś wokół, bo oszukali, bo tamto, nie. To jest tylko jak gdyby moja decyzja, więc tutaj to jest taki element wolności. Masz 25 lat praktyki zawodowej, w tym 18 w renomowanym biurze maklerskim. Czy dzisiaj jesteś w miejscu, w którym zaplanowałeś to na początku swojej drogi zawodowej? No to na pewno nie, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli znajdę się w miejscu, które zaplanowałem i już będę zadowolony, to znaczy, że jest coś ze mną nie tak, bo ja jestem raczej taką osobą, która jeżeli coś osiągnie, to zaraz sobie znajduje jakiś etap wyższy. I to w zasadzie może być zaletą lub wadą, ale w zasadzie w każdej dziedzinie i w hobby, i w sprawach właśnie zawodowych. Raczej co chwilę sobie tą poprzeczkę ustawiam gdzie indziej. Ale zawsze chciałeś zajmować się finansami, ekonomią, rynkiem kapitałowym? W sumie jak zaczynałem studiować, to nie, bo nie wiedziałem w ogóle, co to jest rynek kapitałowy, bo proszę zwrócić uwagę, że kiedy ja zaczynałem studia, to uczyłem się ekonomii socjalizmu i w Polsce o kapitalizmie się nie mówiło. Na trzecim roku studiów była zmiana systemu, no i wtedy po raz pierwszy zobaczyłem książkę Ekonomia kapitalizmu, i program na uczelni zmienił się praktycznie z dnia na dzień, czyli ja byłem praktycznie, miałem okazję być na tym przełomie takim. Z dnia na dzień tak naprawdę wszystkie książki zostały wycofane i pojawiły się nowe. I wtedy przeczytałem pierwszą książkę o giełdzie i nic z niej nie rozumiałem, a jednocześnie bardzo, bardzo mi się to podobało. No to też było takie wyzwanie, najpierw chciałem w ogóle zrozumieć, o co w ogóle w tym chodzi, bo kiedy czytałem tą książkę o systemie notowań, o akcjach, o obligacjach... Po prostu brzmiało mądrze. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, znaczy, potem zaczynałem rozumieć, no ale potem pozostawało, jak to przełożyć na praktykę, no bo co innego przeczytać książkę, a co innego zainwestować skutecznie na rynku środki. No to czy w takim razie przewidywanie tej przyszłości giełdowej jest hazardem? Dlatego, że znalazłam taką informację, że badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Alabamie udowodniły, że przewidywania fachowców stóp obligacji skarbowych USA były zdecydowanie gorsze od prognoz ludzi pytanych na ulicy, nie mających pojęcia o ekonomii. Poker też może być hazardem, natomiast pojawia się coś takiego jak kontrolowanie ryzyka. Natomiast to też jest uproszczenie, bo jeżeli inwestujemy w akcje w długim terminie, w perspektywie 20 czy 30 lat, no to w długim terminie akcje rosną. Tak naprawdę z perspektywy ostatnich 100 lat, tu mamy badania ze Stanów Zjednoczonych, akcje dały najwyższe stopy zwrotu ze wszystkich innych instrumentów finansowych, nawet w czasie działań wojennych. Ja mówię oczywiście o odcinku 20-30 lat, tu by trzeba było wejść w szczegóły, ale akcje dają zarobić więcej, aniżeli obligacje, towary czy inne instrumenty. Więc w długim terminie akcje są bardzo bezpieczne. Co więcej, niektórzy naukowcy twierdzą, że w długim terminie akcje są pozbawione ryzyka. No i tu faktycznie jak gdyby przeszłość to potwierdza. Natomiast jeżeli skracamy ramę czasową, handlujemy na przykład day trading, czy handlujemy w perspektywie 2-3 dni, no to oczywiście, że ta przyszłość jest niepewna, no bo co chwilę pojawiają się jakieś informacje. Co więcej, w tych czasach, w których żyjemy, tych informacji, jesteśmy bombardowani tymi informacjami. Co więcej, tak naprawdę rynki finansowe zmieniły się od 2001 roku, od World Trade Center, tak, od zamachu, kiedy zobaczyliśmy, że informacja pozarynkowa potrafi zmienić nastrój na giełdzie o 180 stopni. I też inwestorzy no, stali się świadomi zagrożeń
i stali się świadomi tego, że nie będąc poinformowanym, nie oglądając powiedzmy informacji internetowych, nie oglądając informacji telewizyjnych, nie czytając prasy, nie wiedząc co się dzieje w otoczeniu, no nie poradzą sobie na rynku, bo w tej chwili od 2001 roku jedna informacja jest w stanie zmienić nastrój w sposób drastyczny, tak? No bo jak gdyby weszliśmy w taką trochę inną epokę. I wracając znowu do handlu takiego krótkoterminowego, no to oczywiście, że jest to niepewność i zawsze handlujemy w atmosferze niepewności. Rynek może albo wzrosnąć, albo spaść. I my musimy kontrolować w jaki sposób nasze ryzyko, czyli być przygotowanym na ten najgorszy scenariusz, który może się wydarzyć. Czyli to jest hazard, to jest moim zdaniem złe słowo, bo jeżeli handlujemy na krótki termin, no to zajmujemy się spekulacją. A spekulacja no, polega na tym, że musimy kontrolować ryzyko. A ty patrzysz tylko na liczby i wykresy, czy zwracasz uwagę na ludzi? Bo podobno nie można zrobić dobrego interesu ze złym człowiekiem. Ja zaczynałem przygodę z giełdą, kiedy nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, była tylko gazeta poranna w kiosku. I inwestorzy spotykali się tak na sali dogrywek i był ten kontakt co chwilę z człowiekiem. Bardzo fajnie można było wyczuć atmosferę rynku na podstawie tego, co myślą inni, mniej doświadczeni. W momencie, kiedy pojawił się internet i handel stał się bardzo anonimowy, tak naprawdę inwestorzy się nie spotykają. To jest raz, dwa razy w roku jakaś konferencja, wymiana poglądów. Na internecie to już nie jest ta wymiana, bo też nie czuć tych emocji. I ten handel stał się zupełnie inny. Właśnie w tej chwili wykres, kreska, liczba, informacja, która napływa, czyli takie bity, które do nas napływają, mają w tej chwili większe znaczenie, aniżeli to, co myślą inni inwestorzy, jacy są, no bo my ich nie znamy. Tak. A czy na przykład przy ocenie spółki zwracasz uwagę tylko na liczby, wyniki finansowe, wyniki operacyjne? Czy jest dla ciebie ważne, kto stoi na czele, kto jest liderem i w związku z tym, czy poprowadzi dobrze firmę przez kolejne lata? No to jestem może takim konserwatystą, ale dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli jeżeli ktoś, kto stoi na czele tej spółki, odpowiada mi jako człowiek, czyli widzę w nim tą jego dobrość, mądrość i uczciwość, to nawet jeżeli spółka ma niepowodzenia przez jakiś czas, no to spokojnie jestem w stanie mu to wybaczyć, no bo nie myli się tylko ten, kto nie robi nic. Natomiast, ale to jest bardzo subiektywne, no trudno ocenić, czy ktoś jest dobry, czy zły. To jest ocena subiektywna. Pierwsze ale wrażenie. Ale łatwo ocenić, czy mu wierzymy, czy nie. Tak, to pierwsze wrażenie jest bardzo istotne i tutaj też bardzo ważne jest, że różne tutaj koła inwestorów czy telewizja robi spotkania właśnie z prezesami, z ważnymi osobami po to, żeby właśnie inwestorzy mogli ocenić, kto jest jakim człowiekiem. No w końcu powierzamy tam swoje pieniądze. Co ciekawe, anegdotycznie kobiety mają lepszą intuicję, jeżeli chodzi o ocenę, kto jest kim. Zresztą kobiety bardzo fajnie są w stanie ocenić analizę fundamentalną spółki po tym, jak się przejdą po galerii. Na przykład sprawdzić, czy buty danej firmy sprzedają się dobrze, czy nie, czy dana kobieta by to kupiła. Mężczyzna bardziej właśnie patrzy pod kątem wyników finansowych. Wykresy, liczby, konkrety. Tak. A wielokrotnie na przykład zdarzało mi się słyszeć opinie od kobiet, od inwestorek, które kupowały, już nie wymieniając nazw, tak, spółkę, która zajmowała się odzieżą damską i okazywało się, że to były świetne stopy zwrotu. Zaskakiwało cię to wtedy? To znaczy ja w ogóle uważam, że kobiety lepiej inwestują, dlatego że mężczyzna to jest, lubi wziąć szablę, wsiąść na konia i zdobyć, tak, i często mu się nie udaje zdobyć tej spółki, tak, czyli chce ostro wjechać, ostro zarobić. Kobiety są bardziej takie stonowane. Inwestują bardziej w sposób bezpieczny i przemyślany. Natomiast mężczyźnie jest łatwiej zrobić coś takiego. Przychodzi na przykład na sesję z myślą, że dzisiaj absolutnie nie będzie kupował, bo to jest zły moment, a po dwóch godzinach zmienić zdanie i kupić na przykład za cały portfel jakąś spółkę, a potem wieczorem płakać, że jednak zrobił źle. Oczywiście kobietom też to się zdarza, ale w mojej opinii są bardziej takie stabilne i stonowane. Ty natomiast przyczyniłeś się do zawarcia pierwszej w historii giełdy papierów wartościowych transakcji terminowej. Jak wyglądała wtedy twoja praca w 1998 roku? Oczywiście jak gdyby byłem jedną z osób, która ten produkt tworzyła. Jak wyglądała praca? No ona wyglądała dokładnie tak samo. Przede wszystkim wszyscy, którzy tam pracowali w tamtym okresie, to byli pasjonaci, tak? Czyli rynek stanowił wszystko. Oprócz tego, że myśmy pracowali 8 godzin dziennie w trakcie dnia,
to na giełdę poświęcaliśmy 15-20 godzin dziennie, czyli oprócz wykonywanych swoich obowiązków, tak naprawdę każdy sam z własnej nieprzymuszonej woli traktował to jak pasję, hobby i poszerzał tą swoją wiedzę, bo no myśmy wtedy nie umieliśmy nic. Już w 98 roku, oczywiście po tych 5 latach, coś o rynku wiedzieliśmy, natomiast tak naprawdę wtedy zaczęło się oglądać wykresy, wtedy pojawiały się komputery z oprogramowaniem do analizy technicznej, wtedy pojawiał się dostęp do literatury zagranicznej tak naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, że w 93 roku większość z nas nie wiedziała, że w ogóle istnieje coś takiego jak Dow Jones, a nawet jeżeli się dowiedzieliśmy, że istnieje Dow Jones, to w kryzysie meksykańskim dowiedzieliśmy się tydzień po tym, jak on był, no bo nie było telewizji. I nie było dostępu do internetu, żeby od razu nie było internetu, nie było Bloomberga, nie było dostępu do telewizji satelitarnej, to się montowało dopiero później. O tym można było przeczytać dopiero w gazecie następnego dnia albo dopiero kilka dni później. Więc ten głód wiedzy, który wtedy w nas był, i jednocześnie nieograniczony potem dostęp do tej informacji, no to myśmy po prostu to jedli po prostu pasjami, tak? Licząc, że znowu zdobycie tej wiedzy pozwoli łatwiej operować na rynku i też łatwiej zarabiać, co nie zawsze się przekłada na wyniki, bo zbyt duża ilość wiedzy to jest zbyt duża ilość kombinacji, no i w tym momencie zbyt duża ilość kombinacji powoduje, że zaczynamy się motać, tak? Bo chcemy spróbować tego i tamtego. Ale posiadanie specjalistycznej wiedzy to jedno, a przekazanie jej w czytelny i zrozumiały sposób to drugie. Czy nauczanie, prowadzenie szkoleń, dzielenie się wiedzą to jest także twój żywioł? Ja to lubię, ale to jest korzyść obopólna. W momencie, kiedy ja dochodzę do pewnych wniosków i staram się to przekazać i przekazuję to dużej liczbie osób. Jeżeli w tym myśleniu pojawia się błąd, no to w tym momencie mam na to zwróconą uwagę. Co więcej, osoby, z którymi jak gdyby współpracuję, także no nie są na rynku zupełnie początkującymi, mają swoje obserwacje. Ja dzięki temu mam zwrot informacji, to co dostrzegają inni. Czyli proces także mojej nauki i mojej edukacji jest przyspieszony razy 20 lub razy 30, bo to jest po prostu skala logarytmiczna. Bo to nie jest tak, że ja przekazuję i te osoby odchodzą, tylko ja mam zwrot po prostu, czy to działa, obserwacje, wiem na czym zarabiają, wiem na czym tracą, czyli to już jest tak naprawdę taka płaszczyzna wymiany. Ja potem te informacje filtruję, staram się upraszczać też podejście, bo ja go nie komplikuję, tylko upraszczam, ale też wiem na co zwracać uwagę i wiem po prostu, które elementy są jak gdyby kluczowe, na przykład bardzo istotna jest psychika, to się pisze w każdej książce. Inwestor, psychologia i tak dalej, tylko mało kto zdaje sobie sprawę, jak to potem działa w prawdziwym inwestowaniu, kiedy kładziemy pieniądze na stole, tak? Czyli co innego myślimy przed sesją, co innego robimy później. W momencie, kiedy angażujemy małą kwotę pieniędzy, nasz mózg nie blokuje nas aż tak bardzo. W momencie, kiedy ta kwota jest większa i coś się wydarzy złego, to my często jesteśmy sparaliżowani tym, co się wydarzyło i podejmujemy decyzje zupełnie nieracjonalne. To jakie błędy najczęściej właśnie w takiej sytuacji popełniają inwestorzy? To znaczy tak, no ogólnie jeżeli chodzi o psychologię, to bardzo trudno to opanować, bo to jest związane z naszą budową mózgu, no to znowu byśmy musieli mieć emocje, akcja, reakcja. To jest niezależne od nas, bo jak gdyby no, ten mózg po prostu wchodzi ten instynkt, tak? I te czynności po prostu, które się pojawiają, to ja to nazywam czynności kompulsywne, tak? Czyli te, na których nie mamy wpływu, czyli ktoś ma skłonność do okradania sklepów, ktoś ma skłonność do bulimia, anoreksja i tak dalej i te wszystkie złe rzeczy, które ludzie robią, tak? Czyli ktoś mówi sobie, przysięga, że czegoś nie zrobi, a mimo wszystko to robi. I w sytuacji kryzysowej bardzo często nam to się włącza i podejmujemy złe decyzje. I sposób, żeby tego uniknąć, w mojej opinii jest jeden. Musimy mieć plan, sposób poruszania się po rynku, czyli musimy mieć pomysł na rynek. Nie robić wszystkiego, bo tych możliwości jest bardzo dużo i handlować na rynku w sposób prosty, bo tylko prostotę jesteśmy w stanie kontrolować. Jeżeli mamy zbyt dużo zmiennych, to się w tym pogubimy. Natomiast ja uważam, że inwestowanie powinno sprowadzać się właśnie do prostoty, żebyśmy... Ja uważam tak, jeżeli ktoś nie jest w stanie zapisać swojego planu inwestycyjnego, swojego sposobu poruszania się po rynku na kartce papieru, na połowie strony A4, to już jest zagubiony i na rynku sobie nie poradzi. A czy edukowanie środowiska inwestorów indywidualnych to dla ciebie jest wymagające zajęcie? No bo jednak sporo czasu na to poświęcasz. Można by to nazwać, ja to lubię robić. Nie wiem, czy to jest pasja. Ja to traktuję jako taki trochę, tak jak już powiedziałem, jako handel wymienny, tak? Bo ja mam bardzo dużo informacji zwrotnych. Ja lubię z inwestorami rozmawiać.
I też wiem z doświadczenia swojego właśnie z ery, kiedy handlowaliśmy w jednej sali wszyscy, że obserwacja inwestorów, psychologia inwestowania, to jak oni reagują na dane, które się pojawiają, jak reagują na dobre i złe informacje, to mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Jeżeli usiądziemy w sali, gdzie jest 200 inwestorów i będziemy mieli możliwość obserwacji, co oni robią na rynku, to nawet bez znajomości wykresów, bez analizowania czegokolwiek, będziemy w stanie na rynku spokojnie zarabiać, bo większość będzie pochłonięta emocjami w tak dużym stopniu, że wystarczy robić odwrotnie niż oni, będziemy zarabiać. Tak naprawdę omawiasz spółki, indeksy, waluty, surowce. A ile czasu dziennie lub tygodniowo poświęcasz na to, żeby być na bieżąco albo żeby samemu zdobywać nowe informacje? Tak, jeżeli chodzi o waluty i surowce, to tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak ktoś mnie poprosi. Ja nigdy nie zawarłem żadnej transakcji na walutach, może z dwie w życiu, na surowcach nigdy. Ja jestem w sumie od akcji, ja jestem dzieckiem Hossy 1993 roku i umiem handlować polskimi akcjami, umiem handlować polskimi indeksami i indeksami zagranicznymi. Tak? Nigdy na przykład nie handlowałem na akcjach na rynku amerykańskim. Zdecydowanie wolę akcje polskie, mimo że akcje amerykańskie dały fantastyczne stopy zwrotu i dużo lepsze aniżeli w ostatnim czasie, aniżeli polskie, to jednak tutaj też jestem jakimś takim konserwatystą i te spółki polskie, może to złe słowo, lepiej czuję po prostu. Chociażby po tym, że widząc wywiad z prezesem, to już jest takie właśnie moje odczucie, tak? A już prezesa spółki amerykańskiej jakiegoś nie potrafię wyczuć, czy on jest dobrym, czy złym człowiekiem. Może bariera językowa. Ale albo dużo kulturowa. Czasu poświęcasz na to, żeby być na bieżąco? Nie, bo jestem zwolennikiem upraszczania, ale też... Z punktu widzenia zawodowego, tego co muszę zrobić, to nie poświęcam dużo czasu, no ale dochodzi jeszcze ten element zainteresowań własnych i też ja też traktuję rynki kapitałowe jako trochę takie też no, hobby i pasje, tak? Czyli ja jeżeli coś czytam, czegoś się dowiaduję, to robię to z przyjemnością. Czyli zdarza się na przykład, że wieczorem czytam książkę, która dotyczy rynków kapitałowych, ale to mi sprawia przyjemność, a nie jest jak gdyby takim moim obowiązkiem. Natomiast ja też nie uważam, że czytanie książek to jest sposób na to, czy analizowanie wiadomości, które napływają i tak dalej, to nie jest sposób na analizę rynku bieżącą, uczenie się tego rynku, obserwacja rynków. O, to tak, na to poświęcam dużo czasu, bo na sam handel poświęcam mało czasu, no bo handel nie zajmuje dużo czasu. To jest po prostu zawarcie transakcji. Zawarcie transakcji. Natomiast analiza zachowań rynku, przykładowo jak rynek reaguje na takie lub inne informacje, jak rynek reaguje polski na przykład na zachowanie rynku amerykańskiego, jak rynek reaguje, przykładowo mieliśmy w 2016 roku wybory prezydenckie w USA, jaka była reakcja tego, to oglądam z zainteresowaniem z punktu widzenia zawodowego, ale też mnie to pasjonuje z punktu widzenia takiego, że no uwielbiam sytuację, kiedy wszyscy myślą, że rynek powinien bardzo mocno spaść, że już tak naprawdę nie ma dla niego żadnego odwrotu, że już tylko po prostu chyba ziemia jest jakimś takim limitem i nagle następuje zwrot, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Lub odwracają sytuację, mamy wzrost, który trwa przez 2 lata na polskim rynku, już się wydawało, że niebo jest tylko i wyłącznie limitem i nagle po prostu pstryknięcie palcami i nagle rynek z dnia na dzień przestaje być dobry. To jest absolutnie oszałamiające i obserwacja tego, ja to robię od ćwierć wieku, obserwuję jak to się odbywa i to jest nieprawdopodobne, jak rynek może zmienić nastrój z godziny na godzinę. Uczysz, jak analizować rynek. Czy opanowanie analizy technicznej to było bardzo duże wyzwanie w Twoim przypadku, czy przyszło naturalnie? Najpierw było to zachwyśnięcie, tak? Czyli w ogóle poznanie, co to jest analiza techniczna. Ja zwracam uwagę, że przez pierwsze kilka lat inwestowaliśmy w ogóle bez żadnych wykresów. Handlowaliśmy tylko i wyłącznie obserwując emocje innych inwestorów, czyli tu jak gdyby mieliśmy super praktykę, bo w ogóle nie widzieliśmy, co to są wykresy, tak? No nie mieliśmy komputera, na którym moglibyśmy to odpalić, bo jedyne komputery to były bankowe, no ale kupno komputera to było takie wielkie, ogromne pudło, tak? Które by trzeba było ze sobą nosić. I potem, kiedy zaczęły się wykresy, no to oczywiście wszyscy rzucili się na tą analizę techniczną i ona dopływała no, w takim dość wąskim zakresie. No kiedy się okazało, że to jest taki strumyk, którym żeśmy płynęli i w pewnym momencie wypłynęło się na wielki ocean, gdzie nie widać brzegu, tak? I ilość kombinacji okazała się nieskończenie wielka. I oczywiście ja to opanowałem jak gdyby w formie encyklopedycznej, bo to mnie zawsze interesowało. Natomiast to się w ogóle nie przekłada na wyniki, bo z tego trzeba wybrać coś, co nam pasuje. I kolejna ciekawa sytuacja jest taka, że ja wybiorę co innego, a ty wybierzesz co innego, bo tobie coś bardziej leży psychicznie, lepiej się z tym czujesz. No bo ktoś powiedzmy uprawia sobie
day trading i on mu zajmuje, ja akurat jestem tego zwolennikiem, ja handluję 2 godziny dziennie, tak? I to lubię, potem już nie chcę tego robić, tak? Ale komuś to nie pasuje, no bo ktoś nie ma na przykład godzin, nie ma czasu 2 godziny dziennie, woli sobie zainwestować na dłuższy termin. Ktoś powie, że woli kontrakt terminowy, a ktoś powie, że woli spółki, które płacą dywidendy i wokół tego będzie budował strategię. Znałem inwestorów, którzy budowali swój pomysł na rynku wokół opcji. I z tego też potrafili czerpać wcale nie małe pieniądze, bo to było około 120 tysięcy kwartalnie systematycznie, które ktoś zarabiał, handlując tylko opcjami na polskim rynku, a w ogóle nie dotykał akcji. A czy w takim razie sam słuchasz rynkowych guru? Dla mnie guru, jedynym guru na rynku to jest rynek. Czyli ja handluję to, co mówi mi rynek, to, co pokazują moje sygnały, to, co pokazują moje strategie lub to, co podpowiada mi też jakaś intuicja, jakieś wyczucie, tak? To jest tak w najmniejszym stopniu, bo człowiek także jest zawodny. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście mamy pewne doświadczenie i łatwiej jest ocenić coś, ale kto mi zagwarantuje, że ja jestem dzisiaj w dobrej formie? Bo jeżeli mam dzisiaj gorączkę lub mam katar, lub wczoraj na przykład miałem imprezę, to już być może dzisiaj te moje przeczucie będzie błędne. Więc raczej bym się skłaniał ku stałym zasadom, a ta intuicja to jest tylko taka wisienka na torcie. Natomiast jeżeli chodzi o opinie innych, to oczywiście lubię czytać, co inni mówią, natomiast to nie ma przełożenia na zawarcie transakcji. Natomiast takich anegdot, w 98 roku, kiedy wszystko się waliło, ja też byłem takim właśnie młodym inwestorem, już myślałem, że jest koniec świata, to był kryzys rosyjski i to wszystko bardzo, bardzo mocno spadło i pojawił się właśnie wypowiedź takiego, to nie było w 98, ale to nieważne. Pojawiła się wypowiedź takiego starego tradera z Wall Street, który był 30 lat na rynku. I wszyscy dziennikarze panikowali, wszyscy inwestorzy płakali, w ogóle jakieś czarne chmury, a on takim spokojnym głosem powiedział, no że przecież to odbije, że to już były takie przypadki, że nic się nie dzieje. I ja tym tak sobie pomyślałem, Boże, jak on długo jest na tym rynku? 30 lat to jest niewyobrażalne po prostu. I teraz właśnie, jak sobie to przypominam, to ja już ćwierć wieku, tak? Więc jeszcze mi brakuje 5 lat, żeby być takim starym takim inwestorem, który tyle lat spędził. Ale faktycznie zyskuje się ten spokój i jeżeli widziało się kilka kryzysów już i widziało się, że po każdym takim kryzysie rynek odbijał, to nie wpada się w panikę, że wiadomo, że trzeba odczekać, że to nie jest, nie podejmować pochopnych decyzji, że takich sytuacji tragicznych na tym rynku to już było kilkanaście. Ja kiedyś wyliczyłem wszystkie kryzysy, więc kryzys rosyjski, Kuala Lumpur, kryzys meksykański, kryzys brazylijski, mieliśmy mnóstwo zamachów, no mnóstwo było, bo Europa się rozpadała, no kryzys grecki, no tego było bardzo dużo. I potem nagle się okazywało, że po roku, po dwóch, no nie było tak źle wcale. Widać, że twoja praca jest na pewno twoją pasją, ale nie jedyną. Co wędkarstwo może mieć wspólnego z inwestowaniem? No to są takie moje przemyślenia, ale to jest podobnie jak w każdej innej dziedzinie życia. Znowu chodzi o komplikacje. Wchodzimy do jakiegokolwiek sklepu hobbystycznego, niech to będzie sklep wędkarski i widzimy tysiące różnych przynęt i widzimy tysiące różnych gadżetów. Po pierwsze nie sposób w ogóle to kupić wszystko, bo tego jest bardzo, bardzo dużo, bo to jest, no, wyobraźmy sobie 100 metrów ściany, 5 półek i wszystko zastawione takimi drobnymi przynętami na ryby. No to nie jesteśmy w stanie ich wypróbować. Musimy zaplanować strategię. Musimy się przygotować, musimy kupić tylko to, co jest nam potrzebne. Potem, jeżeli to kupimy, to musimy konsekwentnie stosować tą przynętę. No nie będziemy jej zmieniać co chwilę, bo to też nic nie da. Czyli przykładowo, jeżeli łowimy sobie takiego karpia, to stosujemy w sezonie 3-4 przynęty, a ich jest 3000 do wyboru. I to samo mamy na rynku. Mamy 3000 strategii, a my musimy zastosować jedną, dwie strategie. No i teraz ta ryba nie bierze, tak? No to myślimy tak, trzeba jednak chyba tą inną przynętę było założyć. Ta strategia nam nie płaci. Ale mamy ją przetestowaną, że ona jest dobra. Czyli trzeba być konsekwentnym i doprowadzić tą strategię do końca. A nie skakać z kwiatka na kwiatek, że dzisiaj gram na wskaźniki, jutro będę analizował rynek fundamentalnie, a trzeciego dnia będę grał jeszcze jakąś inną techniką. Czyli taka uczy akurat mnie nauczyła konsekwencji. Czyli jeżeli już zdecydowałem się, że danego dnia robię to, czy moja strategia na przykład na maj to będzie połów takiej i takiej ryby, no to wykonuję to konsekwentnie, co nie jest łatwe, bo żeby złowić suma, to poświęciłem 3 lata. Przez 2 lata go nie mogłem absolutnie złowić. Najgorsze było to jest to samo co na giełdzie, że my mamy pewną strategię inwestycyjną i wokół inni inwestorzy zarabiają, a te nasze spółki w ogóle nie płacą. I tak samo miałem na rybach. Jeździłem na te sumy, siedział facet obok mnie, on 2-3 sumy potrafi wyciągnąć jednego dnia, a ja nic. No i to już mnie doprowadziło do szewskiej pasji, nawet chowałem się w krzakach i podsłuchiwałem, na co on łowi
i jakie on ma te przynęty. No, zdobyłem te przynęty, bo w końcu podsłuchałem. Zdobyłeś informacje. Zdobyłem informacje, dalej nic nie mogłem złapać, minął kolejny rok, no i wtedy stwierdziłem, że najlepszym sposobem będzie się z nim zaprzyjaźnić. No jeździłem bardzo często nad wodę, on też przyjeżdżał, więc zajęło mi kolejny rok, zanim powiedział mi, na co on tak naprawdę łowił i jaka była jego strategia. No i po tych 3 latach tych emocji faktycznie zacząłem je poławiać. No i na co łowił? No nie mogę powiedzieć. I teraz wracając do pytania na początku, tak. Czy ja jestem w tym miejscu, w którym chciałem być. Ciekawostka jest taka, że jak zacząłem łowić te sumy, to one już mnie przestały interesować. I w tej chwili już na ten sezon zajmuję się zupełnie innymi rybami. Pojadę jeszcze na te sumy, ale w momencie, jak ja już złapałem tą rybę, no to już jak gdyby przestało mnie to... Już była w zasięgu ręki. Tak, i to chyba jest właśnie to pytanie na początku, tak? Dlaczego cały czas szukam dalej? I też taka właśnie fajna scena, że kiedy już tego pierwszego właśnie upolowałem, bo ja ryb nie zabieram, tak? Od razu mówię. Też nie jestem zwolennikiem catch and złów i wypuść. Natomiast mi się bardzo podoba to, że ja poświęciłem na to mnóstwo czasu, żeby ją złowić. Ja mam rozum, ona ma instynkt i ja ją pokonuję. I potem z szacunkiem, delikatnie wypuszczam ją do wody, tak, żeby odpłynęła, taki szacunek dla wojownika. Po prostu wyobrażam sobie, że na przykład mógłbym jej zrobić krzywdę, bo ona mi dała szczęście. No bo to jest taka odskocznia, relaks, tak, od telewizora, od internetu, od ekranu, czyli bycie z przyrodą, no i ten połów jest jak gdyby elementem tej przyrody. No i w tym momencie ta ryba jest takim dodatkiem, no, który daje mi niesamowite szczęście, więc w tym momencie ją wypuszczam jak wojownika, no bo też mogła mnie pokonać, pokonywała mnie przez ostatnie 2 lata, więc jak znowu mógłbym ją skrzywdzić. No to są takie, no takie właśnie miks, że tak powiem, inwestowania i wędkowania. A góry dają ci spokój czy adrenalina? No góry to jest kolejny rozdział, bo góry, one oczywiście dają adrenalinę, ale dają też spokój po tej adrenalinie, czyli powrót, tak? Z górami też jest tak, że mamy dwie jak gdyby możliwości. Pierwsza to jest cel, czyli zdobyć szczyt, tak? I to jest taka grupa, ja też byłem w tej grupie, czyli liczy się zdobycie szczytu. Natomiast z wiekiem jak gdyby ten drugi element zaczął mnie bardziej interesować, a mianowicie droga. Czyli to, co się dzieje w czasie wejścia na ten szczyt, tak? Czyli jest większy spokój i taka celebracja po prostu tej chwili, czyli już od momentu wyjścia i już podchodzenie pod tą górę, tak? A już ten szczyt staje się dodatkiem. Natomiast jak byłem młodszy, to zależało mi na tym, żeby jak najwięcej tych szczytów zdobyć, tak? Zaliczenie szczytu. I to też nie jest złe, jeżeli ktoś ma taki sposób. Natomiast faktycznie z wiekiem bardziej mnie zaczęła interesować droga. Mam takie wrażenie, że tutaj też jest pewna analogia do inwestowania, zgadza się? Wytyczamy drogę, rozwijamy, osiągamy szczyt. To znaczy, im wyższe góry, no to tym ryzyko jest większe. Już takie na przykład Himalaje, no to mamy to ryzyko ekstremalnie istotne. No i w tym momencie kalkulacja ryzyka jest niezwykle ważna, bo no, trzeba czasem zawrócić. Z różnych powodów. I albo trzeba wiedzieć kiedy. Pogodowych. Partner jest niedyspozycyjny, czyli też nie możemy go narażać, lub nie mamy siły. No po prostu mierzymy to ryzyko. Z jednej strony chcemy wejść i zdobyć to, a z drugiej strony no jednak musimy umieć stwierdzić, że trzeba się wycofać. Na rynku, na giełdzie też czasem trzeba stwierdzić, żeby czegoś nie robić, bo jest to zbyt ryzykowne. Czyli jeżeli chodzi o kalkulację ryzyka, to moim zdaniem góry są super i super jest poker. Także karty. Tam wygrywa po pierwsze psychologia, ale najważniejsze jest zarządzanie kapitałem. Jeżeli sobie posłuchamy wywiadów tych, którzy wygrali w pokerze, zwyciężyli, to oni bardzo dużo mówią o tym, że nie ryzykują w jednej stawce bardzo dużo pieniędzy. Nie może ich jedna transakcja rozwalić, prawda? Muszą. Nie, jest stare powiedzenie giełdowe. Nieważne, ile pieniędzy straciłeś, ważne, ile ci zostało, żebyś dalej mógł działać. Więc to się mniej więcej łączy. Ale też w górach, jeżeli chodzi o tą drogę, bo dlaczego ta droga? Bo poznaje się fantastycznie. No, w górach mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście fantastyczne widoki, one są od milionów lat. My czujemy się tacy bardzo mali, kontemplujemy te widoki, czerpiemy z tego radość. To jest super relaks dla organizmu. Dlatego nawet jeżeli ktoś sobie chodzi po małych górach, to niech to robi, bo na pewno będzie miał te endorfiny szczęścia
bardzo fajne, ale też spotykamy ludzi. I mnie na przykład góry nauczyły, też opowiem anegdotę, kiedyś dojeżdżam samochodem na parking i podchodzi taki no, kloszard po prostu, kloszardów, tak? Od razu oceniłem tego człowieka bardzo źle, bardzo krytycznie. Co on tutaj będzie mi mówił? Pierwsze wrażenie, o pierwsze którym wrażenie, też rozmawialiśmy. I potem tam trzeba było podjechać jakimś takim wozem i on jechał, ja zacząłem z nim rozmawiać i on zaczął mi opowiadać o swojej miłości do gór, o tym, że on chodzi na szczyt, czyta encykliki papieskie i tak pięknie mówił o papieżu i tak pięknie mówił o górach, a ja czułem taki straszny wstyd, że go oceniłem po tym pierwszym wrażeniu, no bo faktycznie pachniał alkoholem, pachniał nieświeżo, no widać było, no taki typowy klasz. I wtedy sobie przysiągłem, że nigdy na podstawie pierwszego wrażenia nie ocenię człowieka, dopóki nie poznam go bliżej. Mało było przypadków w moim życiu, że czułem taki wstyd po prostu po tej rozmowie. No i faktycznie góry pozwoliły poznać właśnie dużą ilość ludzi z różnych kręgów, no i wszyscy byli wspaniali, tak? To też jest fajne, że na szlakach faktycznie spotyka się tylko, tak jest moje zdanie, tylko dobrych ludzi. No. Zdobyłeś koronę Gór Polski, ale teraz tak myślę, właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że jeżeli jakiś cel osiągasz, to często dzieje się wtedy tak, że przestaje już on być dla ciebie atrakcyjny i szukasz kolejnych wyzwań. A jak to jest z górami, skoro zdobyłeś już sporo tych szczytów? No to jest trochę inna sytuacja, bo jednak nie zrobiłem tego, co planowałem, tak? Bo jak gdyby korona Gór Polski to są takie poszczególne szczyty w poszczególnych pasmach, tak? Oczywiście to są pasma małe. Natomiast plan miałem taki, że to jest taka rozgrzewka, bo też uważam, że jeżeli ktoś chce jechać sobie na przykład w Alpy, jakieś bardzo wysokie góry, to powinien zacząć od gór małych, tak? I zdobywać doświadczenie, tak samo jak na giełdzie. Zaczynam sobie od akcji, gram sobie spokojnie, handluję i cały czas zwiększam poziom zaangażowania. No i mój pomysł był taki, że zacznę sobie od tych najmniejszych szczytów. No czyli Rysy też zaliczam jako tam jakiś tam mały szczyt, tak? No bo te Tatry są łatwe. No i potem ewentualnie większe. No i potem wpadliśmy na pomysł z kolegami, że sobie wejdziemy w czerwcu na Orlą Perć jeszcze dla treningu. I to był wtedy ostatni raz, jak byłem w górach. No bo zdarzyła się taka sytuacja, że po pierwsze w ogóle byliśmy nieprzygotowani, bo kolega to w ogóle wystąpił w krótkich spodenkach, a tam było śniegu po prostu do połowy ud, tak? Czyli było metr śniegu i było zimno. Potem poszliśmy jakimś takim dzikim szlakiem na zawrat. I potem wisiałem, pamiętam, że na sznurku od bielizny 150 metrów nad przepaścią. Nie mieliśmy żadnych raków, nie mieliśmy żadnych czekanów, więc byliśmy absolutnie nieprzygotowani. Byliśmy w tych górach 18 godzin. Ja byłem tak zdenerwowany, że nie jadłem nic. Co więcej, nie byłem w stanie nic przełknąć do ranka następnego dnia. Jakoś żeśmy się z tego wyplątali. Potem jeszcze nas trafiła nas burza. No i jakoś żeśmy oczywiście bezpiecznie zeszli, natomiast powiem szczerze, że wtedy nabrałem pokory do gór, podobnie jak trzeba nabrać pokory do rynku, tak? I ogólnie trzeba nabrać pokory do wszystkiego, co robimy w życiu. Byliśmy nieprzygotowani, byliśmy pewni siebie, nie byliśmy wyposażeni sprzętowo oprócz sznurka od bielizny, który na szczęście był mocny i jakoś nas utrzymywał. Natomiast taki krok, jak się robi, kiedy jest tu 150 metrów przepaści, a tu jest taka oblodzona, bardzo wąska ścieżka i człowiek idzie na czworakach, i ten ruch ręką i brakuje jeszcze 30 centymetrów, żeby chwycić się łańcucha, no to trwa wieczność po prostu, bo człowiek się boi, że każde o milimetr, dwa noga na tym lodzie poleci i w dół, tak? Na ten sznurek od bielizny to taki nie był zbyt, że tak powiem, coś, na czym można było budować swoje zaufanie. No i w tym momencie jakoś tą przygodę z górami w tym momencie zakończyłem, tak? Że uznałem właśnie, że byliśmy nieprzygotowani i się po prostu do kontynuacji tego nie nadajemy, ale być może wrócę już będąc bardziej przygotowany. Tak się teraz zastanawiam, bo zdobywasz mimo wszystko koronę Gór Polski. Pokonujesz Suma po kilku latach na jeziorze. Codziennie trzymasz te nerwy na wodze, inwestujesz i sprawdzasz, co się dzieje na rynkach, ale podobno niewyobrażalną dla ciebie sytuacją jest zarezerwowanie pokoju w hotelu, zakupienie biletów i takie sprawy organizacyjne. Czy to jest prawda? No to jest prawda, bo ja tego nie lubię robić, bo ja jestem, jeżeli chodzi o sklepy internetowe, to ja wolę pojechać na przykład samochodem 30 km do sklepu stacjonarnego i kupić to w sklepie stacjonarnym. Dlaczego? No bo dlatego jak gdyby, jako ktoś, kto przepracował w banku ileś tam lat, tak, nie lubię robić przelewów, bo to mi się od razu kojarzy z pracą, tak?
czyli wchodzenia na konta i tak dalej, no to jak gdyby całe życie to robiłem, na konta klientów robić jakieś przelewy, dyspozycje, składanie zleceń, no czasem przyjmowało się tego kilkaset w ciągu dnia lub więcej, więc nie lubię tego. I cały czas mam takie wrażenie, że jeżeli ja dokonuję takiej transakcji przez internet, to ja się boję, że mi to się zaraz zawiesi na przykład i będę miał godzinę kłopotu na przykład, będę musiał tam zadzwonić, że pieniądze mi spłynęły, ale tego biletu nie mam. Potem, że ja ten bilet wydrukuję na drukarce, to mi się zaraz ta drukarka zatnie na przykład i to będzie dla mnie strata czasu. Paweł, jesteś optymistą czy pesymistą w związku z tym? Nie, ale wiem, że jeżeli coś się właśnie wydarzy w tym internecie, to ja zmarnuję 2 godziny na odkręcanie tego, więc nie lubię tego robić. A jesteś optymistą czy pesymistą? Nie, jestem optymistą. Ale zamawiać przez internet nie lubię. No to jest dla mnie po prostu katorga. A czy jest jakieś motto, którym kierujesz się w życiu? Wyznaję zasadę, że jeżeli coś robisz, to rób to dobrze, bo inaczej będziesz wyeliminowany, tak? Bo rynek jest bardzo, bardzo brutalny i jeżeli zrobimy błąd, to nas po prostu wyeliminuje. Natomiast no, w życiu bym tego nie stosował, bo ja jednak wychodzę z założenia też w nawiązaniu do tego, co opowiadałem, że ja po prostu lubię ludzi. I też uważam, że jeżeli już taką maksymę taką życiową, że jeżeli patrzymy na ludzi nawet z kredytem czasem zaufania, patrzymy na świat i na ludzi pozytywnie, to będzie nam się zdecydowanie lepiej wszystko układać. Czyli szukamy wokół rzeczy dobrych, a nie złych i wtedy na pewno nam będzie lepiej, a także będzie miało to przełożenie na nasze też wyniki inwestycyjne, no bo to dotyczy wszystkich dziedzin życia. No i ja się pod tym w 100% podpisuję i też uważam, że zawsze najważniejszy jest człowiek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję bardzo.